Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Don't Starve z DLC Shipwrecked i kontynuujemy naszą przygodę, dzień 20, lecimy z dniem 20, dokładnie. No ładuj się, ładuj. Tak sobie właśnie myślałem, co by tu nowego zrobić i stwierdzam, iż jedzenie w sumie mamy. W sumie jedzenie mamy, w sumie dach nad głową też. Jesteśmy ubezpieczeni mniej więcej troszeczkę na jakieś katastrofy. Nie jest źle, nie jest źle, naprawdę jest nawet dobrze. Tu zakończyliśmy, więc tu rozpoczynamy kolejny odcinek. Tak właśnie, uwielbiam Don't Starve. To jest świetna gra, kurczę. Tak to zawsze mam problem z włączeniem tej gry, ponieważ no czasem mi się po prostu nie chce i tak dalej. Nie mam ochoty akurat grać w Don't Starve i jak już odpalę, to fajnie się gra, przyjemnie bardzo. Dobra, sobie połączę i da mi to, okej. Tak myślałem, że niby jedzenia mamy, ale aczkolwiek nie mamy różnego rodzaju warzyw. To jest nasz problem. To jest mój problem. Nie mam warzyw. Co w związku z tym, myślałem, nie wiem czy seaweed jest zaliczane, po raz kolejny to mówię, do warzyw. Wiem, że tu moglibyśmy to jedno przekopać, ale tutaj te trzy byśmy te krzaczki mogli przekopać, iż trzy... Dwa mamy tylko. Dobra, no to dwa krzaczki byśmy mogli przekopać. Zawsze to dwa krzaczki. Teoretycznie mam mało strasznie głodka, więc upieczmy to i przekopiemy te dwa krzaki. Niech sobie tu będą u nas, więc to jest pierwszy nasz cel, przy okazji można zawsze coś znaleźć. Tu są małpy, tu są małpy przecież. Od razu, ej, od razu zbierzemy przy okazji. Nie zbierzemy, bo nie mam kamienia. Muszę wydobyć kamień, wydobyć kamień. Okej, okay. Ale to sobie zbuduję w sumie na miejscu. Dobra, lecimy. Oj! To tak ma być? Halo? Widzicie to? Zmieniło się. No, puste. W przeciwieństwie do poprzedniego Don't Starve, oni tam zawsze coś mieli w tym. No nie, co zrobiłem? Trochę gałgańsko, że te osoby tutaj postawiłem, nieważne. Oj, zaczyna... Przecież by jakaś zima? Czyżby nadeszła zima w tej grze? Co? Mewy. Mewy na lądzie. Oj, to może być bardzo ciekawe, co się teraz stało. Czyżby zima? No to myślę, że będzie teraz trudniej. Oby to nie była zima i oby nie było zimno. W sumie bez takiej zimy to ta gra by była zdecydowanie zbyt łatwa. No nie wiem. Wszyscy mówią, że Don't Starve Shipwrecked jest trudniejszy od podstawowej wersji. Mi się wydaje, że on jest łatwiejszy jednak. Myszkę mam dobrą już, Wii. Nie muszę co chwilę gdzieś tam narzekać na nią i klikać, by się odblokowała. Że dobrą, w sensie to mam baterię. Kurczę. Trzeba pomyśleć o Thermal Stone, nie? Thermal Stone, jeżeli nie wiecie, to jest taki kamień, który utrzymuje nam ciepło. Ciepło. Tak, po prostu. Dzięki czemu możemy wyruszyć na jakąś dłuższą wyprawę i on zawsze nam ciepło da. Okej, robimy młotek i łopatę. Nie mam łopaty? Nie, mam łopatę, okej. Dobra, w takim razie ruszamy tutaj. Zbierzemy sobie najpierw tu na dole, gdzie jestem, tu. Zbierzemy sobie jagódki. Będą jagody rosnąć zimą? O, jest zima. Trochę nie czaję, okej. Okay. Rozkminy, pereł. Okej, okay, weźmy sobie to i wykopmy. Czy bambusa też możemy wykopać? Okej, okay. Czyli można chyba jakieś sadzonki bambusa też zrobić. Nie jestem pewien. Wykopmy, tak z ciekawości. Z ciekawości wykopmy. To jest tak jakby sadzonka, tak? I plantuję i... Aha, jest wyschnięta. Okej. Okay. Czyli również potrzebuję nawozu. Okej. Myślę, że cały dzisiaj dzień spędzimy, w sensie dzień 21, spędzimy sobie na tej wysepce, bo trzeba wykopać
bo to, co się teraz stało i ten ekran cały, nie podoba mi się. Nie podoba mi się bardzo. Jestem ciekaw, czy to jest właśnie może ta pora deszczowa, czy coś takiego. No bo ciekawy nie jest. Nie wygląda to ciekawie. Okej, okay, zawsze gdzieś tam trzy krzaczki, czy tam nawet pięć krzaczków będziemy mieli jako warzywa. Nie pomyślałem w sumie wcześniej. Mogłem tu wyruszyć, to nie było daleko, a... Dobra, kwiaty też pozbieram, bo psychika ważna, ważna rzecz. Tu by mogły być pszczoły, to jest pełno kwiatków. Które w sumie też zbieram, no to już nie. Tak przez chwilę może myślałem, że aha, to jest ta małpa, co mi zbierają wszystko. Gałgańskie. Dobra, abyś mi tego nie zebrała. Okej. Dobra, tu jest jeszcze w sumie kilka sadzonek. Czy tam... O, ile tu jest sadzonek. Nie no, musimy po to iść, nie ma bata. Ue, no to nie, bo ja się bałem, że będzie tam kilka sadzonek, o, dwie, trzy. A tu kurczę, będziemy mieli sadzonek pełno. Będzie z 10 nawet ponad. Tylko... A, nie mam łopaty. Okej. Nie zbierz mi tego. No, wal się na mordę, hehe. Teoretycznie rozwalam wam domki i zabieram gówno, więc... Uznajmy, że jesteśmy kwita. To też zbierzesz? Chyba choroś. Nie ma, nie ma. Okej, to wszystkie sadzonki, które tutaj mamy, więc się cofnijmy i... Cofnijmy i... rozwalmy te małpie domki. Teoretycznie są tylko chyba dwa. Więc trochę lipa. Gdzie ja mieszkam? Tu coś jest? To jest to dziwne drzewo tutaj. Ale nic tu ciekawego nie ma. Więc tą wyspę na pewno jeszcze tam musimy iść po te sadzonki tutaj. Okej, więc niestety musimy zniszczyć domy małpek. Niestety. Niestety, bo ja potrzebuję gówna i tak będzie go za mało. I dobra, bo pająki teraz wychodzą. Serio, ustaw... Zajebiście se zebrałem. Co za gałgańce. Jakim gałganem trzeba być? Jakim gałganem? Nie ma żadnego gówna? Jest. Dwa. Jest, dobrze, dwa gówna. Okej. Okay. Spoko. Żebym się teraz nie pogubił. Widzicie to, co ja? Czaszka. Jakie zajebiste, nie? Widzicie to? To są oczy, a nos, buzia. Nie wiem, czy to jest przypadkowe, czy oni to naprawdę zrobili tak. Ale propsy, propsy zajebiste. Zajebiste, naprawdę. Kochsiarskie wciul. Fajne, fajne. Propsuję, propsuję, naprawdę. Fajne. Okej, oj, nie ma żarcia. No, ale w sumie mam. Co by tu zrobić? Co by tu zrobić? Nie, debil, po co wziąłem kilo, zrobiłem drugi. Jaki jełop ze mnie. Teoretycznie to nic mi nie zostanie. Po co ja ten kill off zrobiłem? Jakim downem trzeba być? Jakim? Dobra, i tak 6 sadzonek tylko praktycznie mogę posadzić. No tylko 6, bo z tego wypadnie prawdopodobnie jeszcze 2. W chacie też mam 2. W chatce. Więc 6 sadzonek, czyli tyle ile mamy. Tyle ile mamy, nie ma sensu iść tam po więcej. Chyba, że tam są małpy. Nie ma łap. Czyli nie ma sensu. Dobra, usadowmy się gdzieś koło tych małpek, ale też z dala mniej więcej od pająków i od dżungli też bym chciał daleko. A, wiem co, możemy przecież pościnać drewno. Choć i tak mi wszystko zbieram, więc...
Co to jest? What the hell? To mi się gra skraszowała, czy coś? Bo nie wiem. Nie wiem. Po prostu nie wiem. Będę chamski, sobie wykopię to. To zbierę. To też. Dodam to do ognia. Te dwa bomby sobie sumujesz. Dobra. What do you want to know? Boom, fighting. Pam, pam, pararam, pam. Ojojoj, nie. Pierzmy te banany. Upierzmy jagódki. Nie lubię, jak mi się gra zapisuje w takich momentach. Patrzcie, jakie one mają zęby, a teoretycznie nic nam nie robią. Fajnie. Dobra, jedzmy. Okej. To nam obniża psychikę? Nie. To by nam obniżyło, ale myślę, że sobie... to zjemy, co? Tu jest dużo kwiatów. O 10. O 10. O 10. 150. Spoko, a najedliśmy się, więc... Weźmy dzidę. W razie by nas coś tu postanowiło zaatakować, zawsze mamy tutaj fajny hełm i fajne zbroje, które niestety mi się kończą. Oj, będzie problem. Będę musiał od nowa, nową zbroję zrobić. I nowy hełm. Nowy hełm nie będzie chyba problemu. No, w sumie ze zbroją też nie. No to nie da się aż. Myślałem, że jest gorzej. Okej, coś długi ten dzień był. Tutaj są, które podwyższają psychikę chyba. To są... No i chuj... No i ciur z moim grzybkiem, dobra. Młotek. Okej, to będzie trudne. Gdzie są te małpy? O tam. To będzie trudne wejść, rozwalić, zabrać i uciec przed tymi. Przed pękami. Szczególnie, że są ta blisko. Dobra, asasyńska akcja. Nie, dobra, to nie wyjdzie, okej. Dobra, zabijmy je po prostu. Okej, jeszcze są? Cholerne dziady. Serio? Ile ich? Do wuja Wacława, no. O nie, skończy mi się czapka. No kurwa mać, ile ich jest? O nie, jakiś trujący to jest. Pierdolę, to uciekam. Ej, mam zajebisty pomysł. Zwodzę ich. One pobiegną tutaj za mną. Ej, asasyńska akcja. Dobra, gówno. Nie zebrałem. Tam jest gówno. Okej, dobra, uciekamy. Dobra, jest dobrze, jest git. 2, 2, 4. Tak miało być. Więc git, tak? Git. Okej, trochę sobie przewróciłem. Do łodzi. Okej. Dziwny ten pajak. Może coś z niego ciekawego wypaść, ale... Aż mnie gardło zaczęło boleć, bo teraz cały czas nagrywam. Czy w tym plecaku było coś ciekawego? Nie. Okej. To jest ta czaszka. O, nawet tu widać. Groźnie. Co ja zrobiłem?
Dobra. O, zgasło. Teoretycznie mogłem to pozbierać po drodze, ale... Dobra, papa małpki. Hejo, zwijam się. Narka. Buziaczki. Tu zaczynaliśmy. Okej, dziś wyspa, gdzie są jeszcze małpy, co? Przydałaby się. Możemy na dół popłynąć. Jeść. Jeść. No w sumie mamy, przetrwamy jeszcze jeden dzień. Poza tym. To spokojnie, potem sobie posadzę. Dobra, bo to jest jakaś część odkrytej wyspy, ale teoretycznie tu mnie chyba nie było. Skoro tam... Może trochę, chwilę było. Okej, tu chyba taka wyspa, taka plażowa. Chyba, że gdzieś tam dalej się to jakoś fajnie rozciągnie. To jakaś kolejna część... O nie, zaczyna padać. O nie, moja psychika. O nie. What the fuck? What? Dobra, nieważne. Dobra, dostanę limestone. Tu jeszcze coś jest. Wędka! Wywalę ten limestone. Ło, butelka. Czapka piracka! Tylko, że moja psychika wygląda jak gówno, wieje. Ej, rozpalę? Chyba rozpalę. Co ta czapka piracka daje? Nie no, ściągnij ją. Oj, nie mam gdzie patyki razem. Okej. Ojej, słabo. Słabo, słabo. Nie, dobra, spadam stąd. Spadam. Spadam. Fajna mała wysepka, ale... Jest w sumie dom świń, który bym mógł tutaj rozpindolić. Sama się rozpindoliło. Zajebiste. Ty, a ja się martwiłem o ten. A ja się... Ja właśnie chciałem to rozwalić. Nie, no to się nazywa wyczucie czasu. Dobra. Dropnę ci to tu. W sumie teoretycznie nie masz już domu, no ale... Co mnie to? A, czyli... O nie. Powiedz... Nie, debil! Jestem idiotą. Jezus Maria. Powiedz, że to nam nic nie rozwaliło. Powiedzcie, nic nam nie rozwaliło to w bazie. Nie mogę zabić tego krawa? Powiedzcie... Please. Please, 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 please. Baza cała, baza cała, baza cała. Nie pourywało drzew. Jest, dobra. Dobra, tu nic. Ojej, będziemy musieli zaginać, bo... Będziemy musieli tak jakby płynąć tam z powrotem po kwiatki. Bo jestem gałganem. Powiedzcie, że nam nic to nie zniszczyło, co? Dobra, chyba nic. Zamarzam? Nic nie zniszczyło, Jezus Maria, jest. Ale fajnie. Dobra, to wrzucę tu, teoretycznie wędka. Kurwa mać. Teoretycznie przyda mi się wędka. No nie! O, jestem trochę w pupie, że tak powiem. Dobra, no nie! No get out of here! Za blisko się usadowiłem drzewek, za blisko. Za blisko. No nie, kurwa, nie! No, wypadł. Get out of here. Dobra, i bierzemy to. Można tu zasadzić, można plint. 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 Jak? Fertilizy. 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 Okej. Okay. Nawozimy. Oj, burza. O nie. Ja słyszałem, że to możecie jebnąć piorun i koniec. No kurwa, nie!
No nie, no wybacz, wyjdzie. Okej. Okay. Że cię może pieprznąć piaruniku nie chcę. Więc niedobrze. Very niedobrze. Teoretycznie... Wezmę to żarcie. Co nie? Smażę, bo to jest zaliczone jako owoc. To mi się wydaje, więc ugotować się bez nic z tego nawet nie mogę. Zróbmy tak. Okej. Amniam. Okej, nic nam teoretycznie nie zniszczyło. Zobaczymy tylko... Ojej, będziemy się spadać jeszcze po kwiatki, bo psychika nam strasznie tutaj spada. Wyszły mi bossy, także jesteśmy najedzeni, jak co mamy żarcie. A więc co ja wam mówię, na razie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pisz komentarze, zasubskrybuj i zalajkuj ten film, a jutro masz prawdopodobnie... Gra pada? What the fuck? Dobra, nie... W każdym razie... I wiatr? Dobra, nieważne, w każdym razie widzimy się jutro prawdopodobnie w odcinku z Lego.